pisania. W końcu udało Ci się przejechać do Białegostoku. Tak, może coś mi pokażesz. No tak jak Ci obiecałem, zwiedzimy Pałac Branicki. Super, okej, idziemy. No chodź. Panie Andrzeju, proszę nam powiedzieć, kogo przedstawia ta figura? Ojej, atlas. To jest bardzo częste i w architekturze, ale też i w historii nawiązanie do antyku. Antyk jest tak mocno alegoryczny, ma tyle treści, że architekci, ale przede wszystkim fundatorzy bardzo chcieli się tym troszeczkę podbudować. Atlas, no wystarczy na niego popatrzeć. To jest siła, to jest przede wszystkim podstawa całego porządku świata. Janowi Klemensowi Branickiemu chciało się, żeby też i o nim tak myślano, że cały świat na nim spoczywa. Co zostało z pałacowych wnętrz do naszych czasów? Pałac w 1944 roku został dramatycznie zniszczony. Został spalony, ściany zostały poburzone i praktycznie została tylko ta klatka schodowa. Jest jedną z najpiękniejszych barokowych klatek schodowych w Europie. Jan Klemens Branicki zobaczył podobną w Radzyniu Podlaskim. Tam byli Potoccy, jego krewni. Spytał się, kto mu ją zrobił. Okazało się, że Jakub Fontana. Natychmiast sprowadził go tutaj do Białegostoku i dzięki Jakubowi Fontanie mamy tę piękną klatkę schodową ozdobioną dwoma rzeźbami szlifierza i podtrzymującego atlanta. Odrestaurowano w pałacu jeszcze kaplice, dwie komnaty, natomiast już w całym kształcie wewnętrznym pałac nie nawiązuje do dawnego przepychu. coś o założycielach. Paradoksalnie najciekawszy jest ostatni Branicki, Jan Klemens. W zasadzie moglibyśmy o nim mówić Jan Kazimierz, bo ten Klemens to sobie na pamiątkę po swoim ukochanym dziadku, też Janie Klemensie, przybrał. No więc ten nasz Jan Kazimierz wel Klemens Branicki wybudował tą wspaniałą wielką rezydencję. Chciał być królem, mówiono o nim, że jest najrzędniejszym w Polsce magnatem. Na dzisiejsze przekładając, był to bajecznie bogaty człowiek. Panie Andrzeju, od kiedy w Białymstoku istnieją ogrody pałacowe? W tym najpiękniejszym barokowym kształcie istnieją gdzieś od połowy XVIII wieku, bo wtedy świat się zaczął koncentrować tutaj w Białymstoku. Jest znane takie powiedzenie, gdy przyjechało tu do Białegostoku poselstwo tureckie, to w tym poselstwie był też i poeta. I gdy wyszedł tutaj, może w tym miejscu stał, gdzie my stoimy, popatrzył na te ogrody i zawołał: Boże, spraw, aby tę ziemię podarować Allahowi. No Allah, Bogu dzięki, jakoś nie był z Panem Bogiem rychliwy i to zostawił wszystko w Białymstoku. Ale miejsce było zadziwiające. Na czym polegał jego czar? Czar polegał na tym, że przechodziło się z architektury w bardzo wyrafinowane urządzenie ogrodu, żeby stamtąd przejść już w taką ułudę naturalnego lasu, bo tam były przecież zwierzyńce, tam chodziły jelenie, daniele, a potem przechodziło się już w naturalną przyrodę. Dzisiaj mamy zaledwie kawałek tego wielkiego założenia, ale proszę sobie wyobrazić, że ono się zaczynało tu, a kończyło w Choroszczy. To były przetwarzane ogromne przestrzenie, gdzie zakładano osie widokowe, gdzie budowało się tarasy, na których towarzystwo jadąc zatrzymywało się i oglądało. To wówczas zaczęto nazywać Białystok i te rezydencje polskim Wersalem czy Wersalem Północy w nawiązaniu do jego francuskiego pierwowzoru. Ja mam na Michał. Weź wyłącz. To ja mam na Michał. Dobrze.